W ciągu minionych 10 lat szpitale tczewskie otrzymały od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzęt o wartości niemal 2 milionów złotych. Wybraliśmy się z kamerą do placówki, aby sprawdzić, o jakich konkretnie urządzeniach mowa. W styczniu, jeszcze przed 32. finałem WOŚP, szef powiatowego sztabu poinformował media o skali pomocy Fundacji Jurka Owsiaka dla szpitali tczewskich. Uciął tym samym sugestię niedowiarków o tym, jakoby tczewianie nie korzystali z tego, że co roku pomagają w ogólnoświatowej zbiórce. Przez ostatnie 10 lat była to kwota, szanowni państwo, 1 884 219 zł. Także prawie 1 900 000 z ostatnich 10 lat tyle sprzętu trafiło i na pewno w tym czasie my jako teren tyle nie zebraliśmy łącznie pieniędzy. Przełożona pielęgniarek i położnych w szpitalach tczewskich oprowadziła nas po niektórych oddziałach, które korzystają ze sprzętu zakupionego przez WOŚP. Jest to sprzęt diagnostyczny, sprzęt pielęgnacyjny, leczniczy, jak i ratujący życie. Jest to sprzęt wysokiej klasy na poziomie światowym. Sprzętu, który otrzymaliśmy za tak pokaźną kwotę, otrzymaliśmy inkubatory transportowe, inkubatory stacjonarne, zamknięte, urządzenie streamingowe do badania słuchu dla każdego noworodka. Otrzymaliśmy lampy do fototerapii, aparat do KTG, aparaty USG, aparat EKG, aparat rentgenowski, łóżka wielopozycyjne elektryczne dla pacjenta dorosłego, dla młodzieży, łóżeczka noworodkowe. Oprócz tego inhalatory, pompy infuzyjne, kardiomonitory. Otrzymaliśmy fotele kąpielowe, ssaki elektryczne i wiele innego sprzętu, który określa tak pokaźną sumę. Wyżej wymieniony sprzęt jest wykorzystywany i służy pomocą dla pacjentów i pacjentek oddziału położniczego, neonatologii, dziecięcego, wewnętrznego, oddziałów zakładów opiekuńczo-leczniczych w Gniewie i w Tczewie oraz służy ratownictwu medycznemu. Przypomnijmy, że podczas pandemii szpitale tczewskie przyjmowały pacjentów z COVID-em. Z tego powodu placówka liczy na to, że WOŚP ponownie udzieli jej wsparcia. Mieliśmy przepełnione oddziały tymi pacjentami. Obecnie w naszym szpitalu, w oddziale wewnętrznym są leczeni pacjenci z różnymi jednostkami chorobowymi układu oddechowego, jak i ci pacjenci, którzy z powikłaniami po-covidowymi. W związku z powyższym w tym roku szpitale tczewskie zwróciły się z prośbą do Fundacji pana Jerzego Owsiaka, z prośbą o doposażenie oddziału wewnętrznego, o ultrasonograf, jak i przenośny aparat do spirometrii. Chciałam również zaznaczyć, że jesteśmy w dwóch dużych programach z fundacji, które obejmują urządzenie do streamingowego badania słuchu dla każdego noworodka, jak i urządzenie do prowadzenia oddechu zastępczego metodą inwazyjną i nieinwazyjną noworodka. Te urządzenia podlegają wymianie, które pozostają po stronie darczyńcy. Cały ten sprzęt jest w 100% wykorzystywany przez zespoły lekarsko-pielęgniarskie, pielęgnacyjne, ratownictwo medycznego i w 100% służą wszystkim pacjentom powiatu tczewskiego, którzy przychodzą, ufają nam i przychodzą się leczyć w naszym szpitalu. Pacjenci szpitali tczewskich mogą rozpoznać urządzenia przekazane przez WOŚP poprzez naklejone na nie serduszka. Przy wejściu do oddziałów mamy też loga fundacji. I również chciałam powiedzieć, że takie sprzęty również podlegają przeglądom okresowym, które również fundacja nam nakłada taki obowiązek. Oni przychodzą i przeglądają ten sprzęt.